Andrzej Rosiewicz śpiewał, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. To jest fakt, którego nie da się podważyć, dlatego nie będziemy sprawdzać, kto ma więcej witaminy, bo to już wiemy. Sprawdzimy dzisiaj natomiast, co ma więcej witaminy. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, który w całości będzie poświęcony witaminom. O czym tak dokładnie dzisiaj będziemy mówić? Zwrócimy uwagę na dosyć istotne pytanie, dlaczego witaminy są takie ważne dla naszego zdrowia. Zastanowimy się również nad podziałem witamin oraz powiemy o kilku ważnych witaminach dla naszego ciała. Sprawdzimy również, oczywiście eksperymentalnie, który z przygotowanych przeze mnie owoców zawiera najwięcej witaminy C. Mam nadzieję, że jesteście spragnieni wiedzy biologicznej z działu o układzie pokarmowym i możemy zaczynać. Oprócz dobrze znanych nam składników pokarmowych, takich jak cukry, białka czy tłuszcze, nasz organizm potrzebuje również witamin. Witaminy nie mają dla naszego organizmu wartości odżywczych, ponieważ nie dostarczają energii, są natomiast niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego naszego ciała. Biorą udział w licznych procesach i te procesy będą regulować. Witaminy są związkami, których tak naprawdę potrzebujemy w bardzo niewielkich ilościach, ale większości z nich nie jesteśmy w stanie sami wyprodukować, dlatego musimy dostarczać je do naszego organizmu wraz z pożywieniem. Witaminy możemy podzielić w zależności od tego, w czym się rozpuszczają. I tak wyróżniamy witaminy rozpuszczalne w wodzie oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. No i pewnie się zaraz zastanowicie, ale po co ja mam wiedzieć, które witaminy gdzie się rozpuszczają? Już Wam w takim razie spieszę z pomocą. Jeżeli o to chodzi, to na przykład witaminy rozpuszczalne w tłuszczach będą się przyswajać, jeżeli w naszym pokarmie znajdować się będzie również tłuszcz. Innymi słowy, jeżeli chcemy spożyć witaminę z tej grupy, musimy spożyć również coś tłustego. Witaminy, które rozpuszczają się w wodzie, to na przykład witamina C albo witaminy z grupy B. I tutaj możemy podać przykład chociażby witaminy B6 czy witaminy B12. Jeżeli chodzi o witaminy rozpuszczalne w wodzie, to nasz organizm nie jest w stanie ich magazynować, dlatego wszelki nadmiar jest usuwany z naszego organizmu wraz z moczem. Wyjątkiem jest witamina C, która w niewielkich ilościach może być magazynowana w naszej wątrobie. No i dlatego powinniśmy pamiętać o tym, że są to witaminy, które powinniśmy dostarczać codziennie wraz ze spożywanym pokarmem. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to będą witaminy takie jak witamina A, witamina D3, witamina E i witamina K, czyli słynny ADEK. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są magazynowane w naszej wątrobie oraz tkance tłuszczowej. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre to takie, że raczej nie powinniśmy cierpieć na niedobór tych witamin. Zła informacja jest natomiast taka, że ich nadmiar może być dla nas szkodliwy. Na dzisiaj przygotowałem dla Was dosyć ciężką zagadkę. Jestem ciekawy, czy sobie z nią poradzicie. O, dziękuję. Odkrył pierwszą witaminę, dzięki czemu znalazł beriberi przyczynę. Jak się nazywa ten uczony, co w Warszawie urodzony? Jeżeli chodzi o odpowiedź do zagadki, to oczywiście szukajcie jej na końcu tego filmu. Ja mam natomiast nadzieję, że poradziliście z nią sobie wyśmienicie i dobrze wiecie, o kogo chodzi. Sprawdźmy teraz, w jaki prosty sposób można wykryć witaminę C. Witaminę C kupiłem w aptece, akurat w formie tabletek musujących i jedną taką tabletkę rozpuścimy w szklanym pojemniku z wodą. To jest dowód na to, że doświadczenia biologiczne, chemiczne, a nawet fizyczne można wykonywać na sprzęcie, który znajdziemy po prostu w kuchni. Tak więc tutaj akurat mam pojemnik na przyprawy i wrzucamy jedną taką tabletkę
witaminy C. Zanim tabletka całkowicie nam zniknie, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, co będziemy potrzebowali do doświadczenia. Przygotowałem wcześniej kleik skrobiowy, który w łatwy sposób można przygotować w domu. Wystarczy skrobię ziemniaczaną albo mąkę ziemniaczaną, to jest to samo, zalać gorącą wodą i powstaje nam taki kleisty, ciągnący się roztwór. Tak więc mamy taki kleik skrobiowy, a oprócz tego będziemy wykorzystywać również jodynę. Jodynę można kupić w aptece, jest to środek wykorzystywany na przykład do odkażania ran. Tak więc łatwo dostępny. Do zlewki z wodą dodamy 10 kropel kleiku skrobiowego. Ciężko będzie pewnie liczyć, bo to się tak trochę ciągnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10 kropelek. Wymieszamy. I następnie do tej zawartości zlewki dodamy jedną kroplę jodyny. Zobaczymy też, czy jedna nam wystarczy. Jedna kropla i zwróćmy uwagę na zabarwienie. Szczerze mówiąc, dodam jeszcze jedną kroplę, żeby ten kolor był bardziej intensywny. O, więc pamiętajmy, że dodajemy dwie krople jodyny. I za chwilkę do tego roztworu dodamy roztwór witaminy C. Jeżeli chodzi o samo zabarwienie, to jest ono granatowe niebieskie i wynika ono z tego, że jodyna po prostu barwi się w obecności skrobi na właśnie taki kolor granatowy. Myślę, że pamiętacie to z chemii, a jeżeli nie, to dopiero to na chemii będzie. Dobrze, już prawie nam się ta tabletka rozpuściła. I będziemy dodawać krople do wcześniej, no tak, przygotowanej naszej zlewki, tak, a więc do kleju skrobiowego z jodyną. Po każdej kropli będziemy starać się mieszać naszą zawartość, żeby sprawdzić dokładnie, po ilu kroplach będziemy mogli zauważyć jakieś efekty. Dodaliśmy na razie jedną kroplę i można zauważyć, że kolor granatowy już nam zniknął. Tak więc roztwór nam się całkowicie odbarwił. Jak to się stało? Witamina C reaguje z jodem, w wyniku czego powstają nam związki, które łączą się ze skrobią i powstają nam związki bezbarwne. Dlatego właśnie mamy takie, a nie inne zabarwienie. Co ciekawe, gdybyśmy dodali do naszego roztworu jodyny, co za chwilę też uczynimy, to zobaczymy, co się stanie. Roztwór nie jest taki bezbarwny, z powrotem przyjmuje nam granatowe zabarwienie. To dlatego, że w zlewce nie mamy już więcej witaminy C, która mogłaby przereagować z jodem. Tak dlatego z powrotem nam wraca kolor, który był wcześniej, który wcześniej uzyskaliśmy. Więc można się tak bawić na okrągło, dodając witaminy C i jodyny i dzięki temu kolory będą nam się z powrotem zmieniać. Dzięki temu możemy w łatwy sposób sprawdzić, gdzie znajduje się po prostu więcej witaminy C. I tak też zrobimy. Przygotowałem 3 soki z owoców. Mamy sok z cytryny, sok z pomarańczy oraz sok z pomidora. I zobaczymy właśnie, w którym z tych owoców znajduje się najwięcej witaminy C. Wykonamy dokładnie to samo, co robiliśmy z witaminą C, tylko zamiast witaminy C będziemy dodawać kolejno właśnie nasze wcześniej przygotowane soki. No i zacznijmy w takim razie od pierwszego soku, soku z cytryny. Znowu wykonamy to, co wcześniej, czyli dodamy 10 kropel kleiku skrobiowego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. Wymieszamy i dodajemy 2 krople jodyny, ponieważ do wcześniejszego też dodawaliśmy 2 krople. Raz i 2. I mamy znowu granatowy kolor i dodajemy teraz kroplę soku z cytryny. I zobaczymy, ile kropli potrzebujemy do tego, żeby roztwór odbarwić, tak jak to było w przypadku witaminy C. Raz.
dwa, trzy, cztery. Już nam się powolutku odbawia. Chyba jeszcze jedno byśmy musieli dodać. Pięć. Tak, i zobaczmy, że po pięciu kroplach roztwór też nam się pięknie odbawił. Na razie tą zlewkę odłożymy, no i zapiszemy na naszej tablicy, ile kropel potrzebowaliśmy do tego, żeby zniknął nam całkowicie właśnie granatowe zabarwienie. Jeżeli chodzi o sok z cytryny, potrzebowaliśmy 5 takich kropel. Dobrze, przejdziemy teraz do następnego soku, mianowicie soku z pomarańczy. I oczywiście wykonamy za chwilę to samo, co wykonywaliśmy wcześniej, czyli znowu 10 kropel kleju skrobiowego. Jakiś glutek nam się tutaj też złapał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. Wymieszamy i 2 krople jodydy. Raz i 2. Mamy granatowy kolor i dodajemy sok z pomarańczy. Raz, dwa, trzy. Będę dodawał drugą ręką, bo łatwiej mi się to miesza. 4, 5 i 6. I też możemy zobaczyć, że ładnie nam się odbawiło. A więc wykorzystaliśmy do tego 6 kropel soku z pomarańczy. I też odłożymy na bok, dodamy tutaj. I ostatni sok, który wykorzystamy, to będzie sok z pomidorów. Mówiłem, że będziemy sprawdzać zawartość w owocach różnych. No i pojawia nam się tutaj pomidor. Pewnie Was to troszeczkę zaskoczyło, ale z biologicznego punktu widzenia pomidor jest właśnie owocem. A dokładniej owocem mięsistym, który nazywamy jagodą. No, tak jest rzeczywiście, więc moi drodzy, jeżeli chodzi o pomidora, no to nasiona, które się w nim znajdują, są otoczone mięsistą owocnią. Tak więc jak najbardziej mówimy o owocu. No i ponownie, do zlewki z wodą dodajemy 10 kropel kleju skrobiowego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. I 2 krople jodyny. Raz i 2. I teraz dodajemy sok z pomidorów i liczymy, po ilu kroplach nam się roztwór odbawi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, zobaczmy, że już mamy 7 kropel i też roztwór całkowicie nam się odbarwił, więc ciężko nam odróżnić teraz, gdzie jaki sok był. Tak więc mamy 3 takie zlewki. Zapiszmy w takim razie, że aby odbarwił nam się roztwór kleju skrobiowego z jodyną, musieliśmy wykorzystać 7 kropel soku z pomidora. Zobaczmy w takim razie na naszą tabelę wyników. I zwróćmy uwagę, że w takim razie najszybciej odbarwił nam się klej skrobiowy z jodyną w momencie, kiedy dodawaliśmy do niego krople soku z cytryny. A więc cytryna z tych naszych badanych owoców ma najwięcej witaminy C, więc jest na podium. Jeżeli chodzi o sok z pomarańczy, to pomarańcza uplasowała nam się na 2. miejscu, natomiast pomidor na 3., więc zawiera z tych wymienionych owoców akurat najmniej witaminy C. Ale czy w takim razie to znaczy, że cytryna ma najwięcej witaminy C ze wszystkich owoców i w ogóle produktów spożywczych? Ano okazuje się, że nie. Zdecydowanie więcej witaminy C znajduje się chociażby w nadce pietruszki albo na przykład w papryce. Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego naszego organizmu,
ponieważ biorą udział we wszystkich jego podstawowych czynnościach, a ich niedobór może wywoływać konkretne dolegliwości. Witaminy, które spożywane są wraz z pokarmem, wchłaniane są przede wszystkim w naszym jelicie cienkim w różnych jego odcinkach. Istnieją również prowitaminy, które po spożyciu nasz organizm przekształca w witaminy. Przykładem takiej prowitaminy może być karoten, z którego powstaje witamina A. Chciałbym bardzo krótko omówić skutki niedoboru kilku wybranych witamin. Zaczniemy oczywiście od witaminy C, z którą mieliśmy okazję przeprowadzić doświadczenie. Witamina C nazywana jest inaczej kwasem askorbinowym, a jej skutek niedoboru to szkorbut. Pierwsze objawy to osłabienie organizmu i podatność na wszelkiego rodzaju infekcje. Zmniejsza się również wydolność organizmu i pojawiają się problemy z gojeniem się ran. Często pojawia się również owrzodzenie i krwawienie dziąseł. Przykładem niedostatku witaminy C może być również pękanie naczyń krwionośnych, jak również na przykład pojawiają się plamy na naszej skórze, które są skutkiem tego, że jest zaburzona, osłabiona synteza kolagenu. Witamina A powinna nam się kojarzyć ze wzrokiem, ponieważ jest to witamina odpowiedzialna za prawidłowe widzenie. Oprócz tego eksperymenty na zwierzętach wykazały, że witamina A odpowiedzialna jest za prawidłowy wzrost. Dlatego niedobór tej witaminy u dzieci prowadzi do zahamowania wzrostu. Oprócz tego witamina ta będzie wzmagała odporność komórkową, będzie sprzyjała gojeniu się ran, jak również będzie pobudzała szpik kostny do produkcji erytrocytów, czyli krwinek czerwonych. Jeżeli chodzi o witaminę A, to z racji tego, że magazynowana ona jest w naszej wątrobie, to jej niedobory zdarzają się niezwykle rzadko. Niedobór witaminy A prowadzi do tzw. kurzej ślepoty, czyli pogorszenia widzenia o zmierzchu. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że idzie spać z kurami, to znaczy, że idzie spać naprawdę bardzo, bardzo wcześnie, kiedy na dworze jeszcze jest szarówka. Osoby, które cierpią na niedobór tej witaminy, mogą również mieć problemy z łuszczeniem się skóry. Skóra staje się wtedy sucha i szorstka. Również zmniejsza się produkcja łez z racji tego, że zanikają komórki wydzielnicze gruczołów łzowych. To prowadzi do tego, że może pojawić się suchość rogówki albo spojówki, a w konsekwencji może dojść również do utraty wzroku. Nadmiar witaminy A również nie jest dla nas dobry. Nadmiar tej witaminy objawia się na przykład sennością, żółtaczką, również może pojawić się powiększenie wątroby czy śledziony. Witaminę A możemy znaleźć oczywiście w żółtych, pomarańczowych i czerwonych owocach i warzywach. Dodatkowo w Polsce margaryny są wzbogacane witaminą A. Mam nadzieję, że wiecie dlaczego. W końcu witamina A to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach, a margaryna to przecież jest tłuszcz roślinny. Na witaminę K składa się tak naprawdę grupa witamin o podobnej strukturze chemicznej. Bez tej witaminy może dojść do poważnego upośledzenia procesu krzepnięcia krwi, jak również do niekontrolowanego krwawienia. W warunkach takich normalnych, podczas stosowania zróżnicowanej diety, niedobory witaminy K nie występują. Tym bardziej, że jest to witamina, która jest syntetyzowana w naszym organizmie dzięki bakteriom, które żyją w naszym jelicie. Zdarza się jednak, że takie niedobory mogą występować u osób z uszkodzoną wątrobą, osób, które jedzą zbyt mało zielonych warzyw, albo u osób, które bardzo długo zażywają antybiotyki. Dlatego takie ważne jest podczas antybiotykoterapii, aby dbać o naszą mikroflorę bakteryjną. Najczęstszym takim objawem niedoboru witaminy K jest to, że mamy problemy z powstawaniem skrzepu, przez co krwawienie ten czas jest zdecydowanie dłuższy. O pozostałych witaminach na pewno uczyłeś się już na lekcjach w szkole, więc myślę, że nie powinny one sprawić Ci żadnego problemu.
Ciężko nauczyć się funkcji i skutków niedoboru wszystkich witamin, jest ich dosyć dużo, ale aby łatwiej zapamiętać wszystkie witaminy, warto zrobić notatki wizualne, tak zwane sketchnotki. Do każdej witaminy narysujcie jakiś charakterystyczny element i warto oczywiście zrobić to samodzielnie. Dzięki temu bardzo łatwy i szybki sposób uda Wam się to wszystko ogarnąć. Co nam będzie tak naprawdę potrzebne do tego, żeby zrobić taką sketchnotkę? Na pewno przyda nam się kartka papieru, jak również potrzebne będą różne kolorowe pisaki, długopisy, kredki i tym podobne. Wszystko, co tak naprawdę znajdziecie gdzieś tam pod ręką. Możecie to robić w zeszycie jako notatkę albo na osobnej kartce i przyczepić w dobrze widocznym miejscu, aby jak najczęściej na taką notatkę zerkać. Na przykład witaminę A narysuję jako oko. Będę teraz wiedział, że jest to witamina, która jest odpowiedzialna za widzenie, a jej niedobór może powodować kurzą ślepotę. Witamina K to oczywiście krew. Dla mnie oznacza to, że ta witamina odpowiedzialna jest za krzepnięcie krwi, a jej niedobór prowadzi do zaburzeń właśnie w tym procesie. Witamina D3 odpowiada za właściwy stan naszych kości, dlatego niech to będzie u mnie kość. Jaki jest skutek niedoboru witaminy D3? U dzieci może wywołać krzywicę, natomiast u dorosłych osteoporozę. Tym sposobem, w łatwy i szybki sposób, nauczycie się wszystkich witamin. Użyjcie tylko kolorowych pisaków, przygotujcie kartkę i uruchomcie swoją wyobraźnię. Jeżeli mi, totalnemu beztalenciu, się to udało, to Wam tym bardziej. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki właśnie w tym zakresie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek troszeczkę bardziej przybliżył nam dosyć skomplikowany świat witamin i zwróciliśmy uwagę na to, że witaminy są związkami, które są bardzo potrzebne w naszym organizmie. Bez ich obecności nasze ciało i jego funkcjonowanie byłoby dosyć mocno zaburzone. Mogliśmy też zobaczyć, że witamina C znajduje się nie tylko w cytrusach. Możemy znaleźć witaminę C również w takich produktach, jak na przykład natka pietruszki. Pomimo iż kolor zielony natki pietruszki w ogóle nam się z witaminą C nie kojarzy. Zwykle, jeżeli wydaje nam się, że coś posiada witaminę C, to powinno być albo żółte, pomarańczowe, no i powinno być kwaśne. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Warto też, moi drodzy, zwrócić uwagę na sposób, w jaki przygotowujemy posiłki. Niektóre czynności, które wykonujemy w kuchni, powodują, że produkty spożywcze tracą właśnie swoje witaminy. Warto w takim razie przygotowywać posiłki w taki sposób, aby te straty witamin były jak najmniejsze. Owoce i warzywa najlepiej jeść surowe oraz ze skórką, ponieważ to właśnie w skórce znajduje się najwięcej witaminy C. Więc jeżeli jemy jabłka, to tylko i wyłącznie ze skórką. Warto zwrócić uwagę również, że promieniowanie słoneczne powodują, że takich witamin, jak na przykład witaminy A czy witaminy K, jest trochę mniej. Dlatego owoce i warzywa warto trzymać w ciemniejszych miejscach, tak aby nie narażać ich na kontakt ze światłem, taki bezpośredni kontakt. Jeżeli chodzi na przykład o gotowanie ryżu albo kaszy, to warto zalewać je minimalną ilością wody i tej wody nie wylewać. No bo jeżeli wylewamy wodę, to również wylewamy cenne witaminy. Śpieszę do Was z odpowiedzią do zagadki. Polski uczony, który odkrył pierwszą witaminę B1, to Kazimierz Funk. Poszukiwał przyczyny choroby beriberi i udało mu się wyizolować z otrąb ryżowych właśnie tę witaminę. Nieznany dotąd związek nazwał witaminą od słów vita, co oznacza życie, oraz aminę, co oznacza związek zawierający azot. Był to ogromny krok naprzód w stronę odżywiania i zbilansowanej diety. Dzięki jego odkryciu wiedza na temat witamin bardzo szybko się rozwinęła.
bardzo cieszę się, że mamy taki polski akcent właśnie w tej dziedzinie wiedzy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i jeżeli wytrzymaliście do końca, to w takim razie zostawcie po sobie ślad w komentarzach do tego filmu, zasubskrybujcie kanał Lekcje w sieci i sprawdzajcie na bieżąco, co się tutaj tak naprawdę nowego dzieje. Mam nadzieję, że nasze filmy dotyczące biologii, chemii i fizyki, na które oczywiście Was zapraszam, podobają Wam się i zostawicie kciuka w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia.